są trzy ważne etapy, o których mówi dzisiaj Jezus w tej przypowieści. Trzy ważne postawy również, które są nieodzowne, abyśmy mogli widzieć, jak Jego Słowo naprawdę nas zmienia. Pierwszy etap – otwartość. Maksymalna otwartość na Jego Słowo. Naszego intelektu, naszych uczuć. W niczym się nie przyblokowywać. Niczego nie ograniczać. Otwartym umysłem. Również otwartą wolą w tym znaczeniu, że jestem gotów zrobić to, co mi powiesz. Drugi etap i druga postawa to jest zadbanie o to, żeby to słowo w sobie nosić. Żeby ono nie zostało szybko pochłonięte przez jakieś codzienne zmartwienia. Czyli powracanie do niego. Przypominanie sobie. Biskup Dajczak nosi karteczkę w kieszeni i na tą karteczkę na każdym razem się gdzieś tam natyka, jak sięga po chusteczki, a ma alergię, więc często sięga. I wreszcie trzeci etap to jest wytrwałość. Trzeci etap i trzecia postawa. Aby to słowo mogło mnie naprawdę zmienić, to muszę odkryć, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie intelektualnego uznania i afirmacji, czy też ascezy w codzienności mojego czuwania, ale nastawienia się na to, że po mojej stronie Bóg potrzebuje wytrwałości. Czasami nawet przez długie okresy, kiedy wydaje się, że próbuję żyć tym słowem, a ono się w ogóle jakoś nie zakorzenia i nie przemienia mnie. Odwagi i wytrwałości. Bóg działa. Jego słowo nas przeobraża.